Wygląda na to, że Joe, Taylor i Troy byli na rybach. Hej, Joe! I co teraz planujecie zrobić z tymi rybkami? Usmażycie je na ognisku? Ale ekstra! Taylor, jesteś zmęczona po tym całym dniu łowienia? I też bardzo głodna? Ale nic się nie martw. Już niedługo będziesz miała pyszną kolację z rybek. Okej. Ogień już płonie. O-o. To chyba oznacza, że idzie burza. Deszcz zaczął padać. Dobry pomysł, Joe. Jeżeli przesuniemy nasze ognisko pod drzewo, będziemy mogli je ochronić przed deszczem. Doskonale! To podziałało! O nie, teraz zaczyna wiać wiatr. Chyba będziemy musieli znaleźć inny sposób, żeby usmażyć nasze rybki. Masz plan B, Troy? Wyśmienicie! Cześć, Teddy. Troy potrzebuje twojej pomocy. Był na rybach razem z Taylorem i Joe, ale deszcz zaczął padać i teraz nie mogą usmażyć tych pysznych rybek na ognisku. Czy mógłbyś pomóc? W jaki pociąg przetransformujesz Troya tym razem? Pociąg piekarni? To będzie idealne! A oto i on! A to wygląda jak pasek! Teraz będziesz mógł usmażyć tyle rybek, ile tylko zdołamy. Czy to już wszystko, Teddy? Masz jeszcze prezent dla Troya i przyjaciół? To takie miłe z twojej strony. Chyba będziemy musieli poczekać z otworzeniem tego do później. Teddy przetransformował Troya w pociąg piekarni. Dzięki czemu będziemy mogli zrobić kolację. Już wjeżdżają. Pyszna, pachnąca rybka. Idealna na ten zimny i mokry wieczór. Jak ci smakowała? Zjadłabyś jeszcze więcej? Szkoda, że już nie mamy ich. Masz rację, Troy. Teddy dał ci puszkę. Ciekawe, co w niej jest. Pianki! Chcecie je usmażyć też w piekarniku? To świetny pomysł. Cóż za świetne zakończenie naszej wyprawy rybackiej. Dziękujemy, Troy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Lokomotywa Troy. Hej, Troy. Dokąd zmierzasz? Jedziesz do miasta pociągów? Ale czy wiesz, którędy? To.
Coś nie tak, Troy? Dlaczego się zatrzymałeś? O nie! Brakuje torów! Dobrze myślisz. Twój pomysłowy asystent Teddy na pewno coś wymyśli. Cześć, Teddy. Co porabiasz? Wow, to jest bardzo ładny kapelusz. Posłuchaj, Troy ma kłopoty i bardzo potrzebuje twojej pomocy. To chyba on nadjeżdża. Ktoś ukradł część torów i teraz Troy nie może dostać się do miasta pociągu. Czy możesz nam jakoś pomóc? Chcesz dać Troyowi ten kapelusz? Ale jak mu to pomoże? Ach, widzę. Ten kapelusz jest pełen niespodzianek. Teddy już bierze się do roboty, Troy. Już niedługo będziesz miał wszystko, co potrzebne, żeby odnaleźć te tory. Wyglądasz doskonale, Sherlocku. To znaczy Troy. Masz nawet fajkę, która wypuszcza banieczki. Rozpoczynamy nasze dochodzenie. Znalazłeś już jakieś wskazówki, Troy? Twój kapelusz jest naprawdę klawy. Zobacz, tam są tory. Nie oznacza, że złodziej jest nieopodal. Szukajmy dalej. Nigdzie go nie widać. Hej, twój kapelusz Sherlocka Holmesa zaświecił się. Może to oznacza, że złodziej jest niedaleko? To musi być ten złodziej. Obok niego jest mnóstwo szyn. O, Tony Letrain! O nie, on ucieka! Ale przynajmniej zostawił wszystkie szyny na miejscu. Świetna robota, Troy!
Teraz możemy naprawić nasze tory i wszyscy będą mogli znów trafić do miasta w pociągu. Teddy, dziękujemy ci bardzo. Bez twojej pomocy Troy nigdy nie rozwiązałby tej zagadki. Hej, przyjaciele. Piękne dekoracje. A wy wyglądacie tak świątecznie. Ugotowaliście też? To wygląda przecudownie. Ups! O, nie, Tina, to nie jest bezpieczne. O nie, ona zamarzła. Trzymaj się, Tina. Zobaczcie, tam jedzie Troy. Pomożesz nam? Masz rację. Lepiej zobaczmy się z Teddy. Hej, Teddy. Potrzebujemy twojej pomocy. Tina wpadła do wody i zamarzła na kostkę lodu. Czy pomożesz nam ją wydostać? Doskonale! Dobry pomysł, Teddy. Troy może użyć tego dźwigu, żeby ją wydostać z jeziora. Wow, Troy. Jesteś lodołamaczem. Wyciągnijmy Tinę, zanim będzie za późno. O nie, ta woda jest naprawdę lodowata. Troy, Tina wyślizguje się. Szybko łapią. Masz ją teraz. Oh.
Delfina, jesteś już bezpieczna. To był dobry pomysł, żeby rozpalić ten ogień, Tony. Wszyscy mogą teraz się rozgrzać i zjeść ciepłe jedzenie. A teraz czas na celebrację świąt, moi drodzy. Wesołych świąt wszyscy. Tobie też dziękujemy za pomoc, Teddy. Hej, Tina, czytasz sobie książeczkę? Tina, nie za bardzo skupiasz się na czytaniu? O nie! Czy wszystko w porządku, Tina? Ta fajka była dla Lorda Barona? O, zobacz, tam jedzie Troy. Może poprosimy go o pomoc? Troy, Tina miała drobny incydent, przez co zgubiła prezent dla Barona. Czy mógłbyś jej pomóc? Doskonale, jedźmy zobaczyć się z Teddym. Niedługo wrócimy, Tina. Cześć, Teddy. Przepraszamy, że przeszkadzamy ci w jedzeniu, ale mamy wielki problem i potrzebujemy pomocy. Tina najechała na kamień na torach, przez co zgubiła fajkę, która była prezentem dla Lorda Byrona. Czy mógłbyś pomóc nam ją odzyskać? Doskonale! Teraz rozumiem. Jesteś teraz pociągiem ratownikiem. Hej, Tina, Troy już tu jedzie. Tina, co ty robisz? Troy, nie uwierzysz, co się stało. Tina wpadła do wody. Musisz ją teraz szybko uratować. Dziękujemy ci za pomoc, Troy. Uratowałeś ją. Mało brakowało, Tina. Gdyby nie Troy, mogłabyś utonąć. Musisz być bardziej ostrożna. Okej, jedźmy teraz z tą fajką do Lorda Barona. Pa, moi przyjaciele.
Doskonale!